Cześć, dzień dobry. Zakończyłem właśnie czwartą rundę Mistrzostwa Świata w Lublinie. No i powiem wam, działo się sporo, ale dzisiaj popisałem się całkiem niezłą precyzją. E, I wykonałem w pierwszym ruchu posunięcie skoczek na F, czyli tak zwany wariant Hetiego. Tutaj czekałem co jej przeciwnik, ponieważ w swojej bazie oponent grał posunięcie koń na F6, grał posunięcie D5 i grał posunięcie C5, także byłem mega ciekawy co, co tutaj odpali. No i powiem wam szczerze, spodziewałem się właśnie ruchu D5, który nastąpił w partii. Poszło D5, ja zagrałem C4. Jak widzieliście może w partii numer 2 e, Wykonał posunięcie D4, a tutaj przeciwnie wykonał posunięcie S6. No i tutaj wchodzimy w bardzo ciekawe ustawienia, mianowicie wchodzimy w ustawienia troszkę takiego nowoczesnego Benoniego. To jest taka typowa struktura pionowa z moim jakby ekstra tempem więcej. No i patrzcie, nastąpiło koniec G2 i D4. I tutaj już widzimy taką typową strukturkę, te pioneczki tak poustawione i właśnie eleganckie to na G2. Także tutaj poszła roszada C5D3. Na C6, E3, i tu byłem w miarę gotowy na te wszystkie posunięcia. Przyznam szczerze, że pamiętałem, że głównym ruchem w tej pozycji było posunięcie goniąc na D6. No i tutaj oczekiwałem, tak, wybicie, wybicie, goniec na G5. H6 goniec na F6, Hetman na F6, Skoczek z B, z B na D2. No, i tak naprawdę teraz w tej sytuacji bardzo prosto gram wokół punktu E4 oraz oczywiście idei typu A3-B4. To jest właśnie takie typowe ustawienie dla nowoczesnego Benoniego. Tylko, że tutaj mam po prostu kilka tep więcej. No, ale w partii poszło bardzo sprytne posunięcie H6, które mnie trochę zaskoczyło, czyli przeciwnik zawczasu zabiera mi możliwość zagrania posunięcia goniec na G5. No i Chwilę sobie pomyślałem, oczywiście wybiję na d4. Poszło wybicie, C bije D. No i co ciekawe, miałem tutaj dwa ruchy do wyboru: albo mogłem pójść posunięciem gońc F4 i natychmiastowo zapakować się posunięciem koniem na E5, albo pójść jeszcze posunięciem A3, wrzucić to posunięcie, żeby kroić posunięciem B4 i wymusić A5. I co ciekawe, jak się okazuje drodzy widzowie, to chodzi o to, żeby właśnie tego A3 nie robić, żeby sobie potencjalnie dziury nie robić na B3, ponieważ. Ja w partii poszedłem patrzę, co okazuje się niedokładne. A tutaj to posunięcie Gojęc F4 jest o wiele lepsze, ponieważ po tym może być posunięcie, na przykład gojenc na D6 jest wybicie, Hetman bije na D6. No i teraz przygotowuje elegancko wieża E1 koń D2 i tutaj ta moja struktura penowa jeszcze jest bardzo wygodna, i mogę na różne sposoby ją transformować, także tu było ogólnie bardzo spoko. A co się okazuje A3 już daje przeciwnikowi szansę na wyrównanie. No i rzeczywiście poszło posunięcia, być bardzo silne posunięcia. Ja oczywiście go jest na F4 z bardzo prostą ideą, żeby wymienić te skoczki. I za chwilę moimi super mocnymi gońcami tutaj atakować przeciwnika po tych przekątnych W partii poszło go z D6, którego ja nie jestem fanem, ponieważ uważam, że lepsze było koń D7, ale, ale okej. Okay. Maszynka mówi inaczej, poszło go więc BD6, BD6, no i oczywiście koń na D2. Przyznam szczerze, że oponent szybko swoje ruchy wykonywał i dosyć, dosyć partia też miała szybkie tempo, no ale w tej sytuacji powiem wam powiedzieć, że jeden przeciwnik zwolnił i naprawdę się sporo Zastanowił. I co ciekawe, Czesko mówi, że ten ruch jest niedokładny. Ale co ciekawe, jak wejdziemy później na większą głębokości, okazuje się, że ten ruch jest najlepszy. Dlaczego? Dlatego, że on tu szybko wchodzi później na pole C5. I praktycznie e, później może pójść posunięciem A4. No dalej dla mnie z minimalną przewagą, ale jednak no, cały czas jest jakby ta moja inicjatywa w ryzach trzymana. E, także to było spoko. Poszło posunięcie wieża na E1 e, w tej sytuacji znowu, żeby walczyć o punkt A4, e 4. Engine mówił jakieś takie w ogóle szonej nitce, mianowicie o konie 4 Ja liczyłem sobie Hetman E7C5, policzyłem F5 i powiem Wam szczerze, myślę, no po tym. To chyba się nie klei. Dlaczego? No bo tu jest koń bije c5 i się okazuje, że nie ma obrońcy punktu d6. No jak się okazuje, maszynka jest bezlitosna, bo maszynka mówi tak... Spokojnie, nic się nie dzieje, grasz koń d2, jak on weźmie piąka na c5, ty grasz dama na c2, patrzcie, oddałem piąka, ale w zamian za to masz bardzo fajną kontrolę otwartych i półotwartych linii. I to jest właśnie coś, czego nie policzyłem i było bardzo silne, Biała ma delikatną przewagę, no ale muszę powiedzieć, że motyw był bardzo, bardzo trudny. Ja wybrałem drugą nitkę tutaj w tej sytuacji, poszło wieżana e1, no i teraz po posunięciu wieżana b8 już mogę zdobyć fajną przewagę, poszło koń na h4. To jest też ogólnie bardzo spoko, także to nie wiem, czego czesko mówisz, że to jest złe. E, najlepsze było koniec 4 z delikatną przewagą, tak czy siak. No i tutaj wam ja, drodzy widzowie: no po prostu mój przeciwnik chyba oszalał, bo pomyślał tak jakieś 20-25 minut, i tak sobie siedzę podczas gierki, myślę, kurde. Dlaczego nie gra posunięcia B6? Nie mam pojęcia, nie? Tak myślę, dla mnie to jest tak oczywisty ruch do wykonania, no ale policzyłem sobie F4, no i tam powiedzmy, delikatna moja przewaga, gramy sobie w szaszki, nie? Ale mówię, czekam 5, 10, 15 minut, 20, 25 i nagle oponent odpala posunięcie G5. Ja po prostu zbieram po prostu szczękę z podłogi. O co chodzi? Przede wszystkim tutaj przeciwnik chce mojego soczka przegonić i nie dopuścić do tego posunięcia F4, nie? co jest ogólnie spoko, ale z drugiej strony zauważcie, że bardzo mocno osabia swojego króla w tej pozycji. A jeszcze bierzemy pod uwagę to, że to. No i to nie jest wyprowadzone, także to jest dla mnie dosyć cienka decyzja. I powiem wam tak: liczyłem te trzy ruchy. Jak się okazało, każdy z nich był bardzo mocny i każdy z nich dawał przewagę. W tej pozycji wykonałem ruch koń na F3, co było ogólnie spoko dawało taką przewagę około plus jeden, gdzie później kontynuowałem przez posunięcie C5 z dosyć fajną przewagą, właśnie z uwagi na to, że oponent ma no takie pionki bardzo mocno wysunięte. Ale powiem wam tak: większość czasu spędziłem na liczeniu posunięcia dama na H5. No i stwierdziłem tak, dama na H5 wygląda mega ciekawie, no ale nie ukrywam, przeciwnik może pójść tak, przeciwnik może pójść tak, przeciwnik może wybić, przeciwnik może zrobić coś innego. I tak sobie siedzę, mówię, nie wiem, dobra, policzmy. I sobie liczyłem GBH, no ale nagle się okazuje, że maszynka mówi, tutaj się nic nie dzieje, tutaj wszystko jest perfekcyjnie dla białego i za chwilę wchodzi atak z ideą wieża na Wieża na E4 i wieża na G4. Ja policzyłem w partii posunięcie wieża E8, że takie coś może nastąpić. No i jakże się mocno zdziwiłem, kiedy wieża E4 po prostu tutaj wygrywa w tej sytuacji, z uwagi na to, że jest też posunięcie wieża h 4, nie też wieża G4. Także to było niesamowite. I na jakieś ewentualne posunięcia typu koń na E5 też może warto to pokazać. Po prostu jest koń na E4 i wjeżdżamy koniem na F6. Tak samo tutaj, po drugim koniu, jakby nastąpiło takie coś, wtedy wjeżdżamy z posunięciem F4, przeganiamy z Powiedzmy, koń na G6, i ja wjeżdżam znowu. Koń na E4 z ideą, koń na F6 albo koń na G5. Wiecie, gram bez figury, kilka posunięć, i w sumie oponent nie ma co zrobić. Także liczyłem te warianty, ale mówię, kurde, po tym koń F3 stoję tak dobrze i niczym nie ryzykuje Rzeczywiście miałem rację, przeciwnik się bardzo szybko posypał. Zresztą nastąpiło E5, no i tutaj możecie sobie zapauzować Fajny moment, właśnie na przechwycenie inicjatywy, takie totalne, ruch. C5, nie? Eee, po co? Po to, aby teraz sobie pole C4 tutaj udostępnić i po ewentualnym wybiciu, ja oczywiście gram końce C4 i za chwilę zbieram tego pionka albo tego pionka, w zależności co mi będzie pasowało i gdzie odejdzie hetmana w tej sytuacji. Także to było właśnie mega fajne i to mogę wykorzystywać, także oponent po chwilę, po chwilę takiego namysłu wykonał posunięcie dama na E7, po czym ja oczywiście pakuję końce C4, najsilniejsze posunięcie w pozycji. Nastąpiło f i teraz bardzo ładny motyw właśnie uwalniający całą moją pozycję i tak naprawdę dociskający mojego przeciwnika. Także możecie sobie zapozować znowu, pomyślcie co byście w tym momencie zrobili białymi, a ja wam teraz pokażę jak białe po prostu dostają pozycję już totalnie wygraną. W partii nastąpiło posunięcie B4. Dlaczego? A dlatego, żeby wzmocnić pionkę C5, a przy okazji za chwilę przygotowuję motywy typu B5 i zauważcie, teraz grozi tu... I grozi posunięcie jeszcze skoczek bije D4. I tutaj po prostu białe przejeżdżają się po przeciwniku. Także w tej sytuacji nastąpiło posunięcie B4, a bije B, a bije B. No i teraz pytanie, czego przeciwnik nie zmienia na B4, tak? To jest dramowy pianek? Otóż nie, dlatego że jest dała na B3 i nagle się okazuje, że wisi skoczek. I są motywy odejścia z koczkiem, z szachem. Także to była taka moja fajna idea, i w tej sytuacji rzeczywiście przeciwnik jest bezradny. Także poszło już takie desperackie posunięcie B6. No to oczywiście ja kontynuuję posunięciem B5. Konia 7. No i teraz zauważcie, już nie ma obrońcy punktu D4. Także ja mogę wykorzystać ten motyw typu bije D4. No i tu się pojedyncze rozsypuje, gońcy jest przepiękny. Ja mam wolnego pionka, który idzie do pola przemiany. No i plus jeszcze przeciwnik ma same pionki po czarnych polach, gdzie tak naprawdę no musi cały czas się martwić o te białe w pozycji. Także nastąpiło to, poszło wieża D8, poszło koń na C6, poszło koń bije na C6, B bije C. Końce 4, wieża C4. No i powiem Wam szczerze, widzowie, motyw był ziemski. Poszło dama na F3, też najlepsze posunięcie. Wieża e, za chwilę A4 będzie wjeżdżała po dama na E3. Po co? A po to, żeby właśnie wjechać na siódemeczkę i potencjalnie uruchomić pionka, pionka C. E, w partii nastąpił koniec na E6, wieża na A4, wieża na A8. Oczywiście tutaj e, zdobyłem tą linię A. nastąpiło dama na D6. Poszło wieża a7, też na silniejsze posunięcie i w tej sytuacji po król g6 wykonałem też bardzo fajny ruch h4, żeby tu potencjalnie króla wyciągać po jakimś posunięciu typu h5 albo też przygotowywać za chwilę motywy typu goniec e4. I G4, także to są takie właśnie zagrywki, które można tu było wykorzystywać i z do, dosyć fajną i dużą presją. Także nastąpiło to i poszło efekty. I przyznam szczerze, tutaj trochę małtki misplay z mojej strony, ponieważ powinienem pójść C7 z dosyć fajną grow. Liczyłem to posunięcie, też oponent był na takim dużym niedoczasie. Ja miałem jeszcze ekstra 30 minut na zegarku, także nie martwiłem się zbytnio o to i wykonałem HBG. To jest taki jedyny, może nie tyle błąd. Co dłuższa droga do realizacji przewagi materialnej, po prostu. tak, Także tutaj też wygrywam, i jest ogólnie spoko. No i wykonałem to posunięcie HBG. Jak widzicie, im dłużej silnik myśli, tym jest wyższa przewaga, i tak naprawdę, no ja tutaj mam coraz lepszą pozycję. I teraz motyw, który Wam mam, się po prostu w głowie nie mieści. Mianowicie, o co chodzi? W tej sytuacji liczyłem dwa posunięcia. Pierwsze posunięcie, to było posunięcie, które mi się narzucało. Tak moja intuicja krzyczała, zagraj posunięcie Damana B6, nie? Czyli ten Hetman skakuje właśnie na to pole. No, z jaką ideą? Po to, żeby za chwilę wjechać na B7 i atakować przeciwnika po siódemce, prawdopodobnie jakieś maty tutaj wrzucić. No, ale siedzę sobie, siedzę, liczę i liczę i liczę, mówię, dała na B6, ale kurde, no przecież w tej pozycji jest wieża B8, nie? I powierza na B8 Przeciwnik za chwilę wierzę na jedynkę, wiecie, tam jakiś atak, tak? Tu widzę jakąś już, po prostu widzę duchy, można powiedzieć, tak? No i nagle, co pokazuje maszynka? Ja byłem w ogóle w szoku, jak sobie tę partię analizowałem później, tak na, na szybko. W ogóle możecie sobie teraz pomyśleć, jaki ruch wygrywa w tym momencie dla białego? Możecie się podzielić w tym komentarzu, także zobaczymy, kto tutaj uważnie ogląda wideo. I jaki ruch teraz wygrywa dla białych. No ja byłem w szoku po prostu, jak to zobaczyłem, no i zobaczcie. Najlepszym ruchem i w sumie jedynym, który w tej sytuacji utrzymuje przewagę jest posunięcie Hetman B7. Czyli nie dość, że wisi mi Hetman, to jeszcze specjalnie podchodzę dodatkowo jedno pole dalej pod atakiem i nic się nie dzieje. Tak, kontynuuje swoje natarcie. Po siódmej linii za chwilę wychodzi posunięcie Damana albo na G7, albo Damana H7. No i co się dzieje? Powierza bije B7 jest b 7 i nagle się okazuje, że pion jest nie do zatrzymania, tak? To jest ta cała idea, na przykład po ruchu e4, powiedzmy. Takie coś. Jest wieża a8 i nie ma realnie możliwości zastopowania tego pionka na linii b. To jest niesamowite. I to oczywiście przeoczyłem. Motyw jest absolutnie kozacki, no ale powiem wam, jeszcze nie jestem aż tak dobry w te szachy. No i tutaj po posunięciu hbg5 wykonałem ludzkie posunięcie wieża b7 z ideą za chwilę c7 i wieża na berzeć. To jest jakby druga nitka. Drugie najsilniejsze posunięcie i e, też daje dużo przewagę. Engine mówi, że to jest dama D4, ale tak naprawdę obiektywnie po tym, e, po wymianie, powstaje po prostu dla mnie wygrana końcówka e, wieża goniec na wieża goniec piątek, że to jest dla mnie giga właśnie dobre. Także na to liczyłem. No i przeciwnik też to zobaczył i stwierdził, dobra, albo wóz, albo przewóz, idę do ataku. Poszło posunięcie wieża na, e, wieża na A8, no ale to jest jakby, można powiedzieć, nic nieznacząca groźba, ponieważ ja mam posunięcie C7. No i teraz już właśnie grozi za chwilę albo do róbka C8, albo posunięcie dama. Na B6, właśnie z presją po tej szóstej linii. No i przeciwnik poszedł po wieża A1. Ja, oczywiście, król na Hadwan, nie boję się niczego. No i w tej sytuacji e, najpiękniejszy e, motyw: no, e, poszło król na F6. No i tutaj ładnie wykończyłem partię. Oponent się poddał, ale pokażę Wam o co chodzi. Jest C8, Hetman, goń na C8 i wieża na B6. Bardzo ładne odciągnięcie e, gońca, przez co otwieram sobie szóstą linię i tak naprawdę wygrywam. Hetmana bez jakichś większych problemów, także tutaj bym miał dosyć sporą przewagę materialną, bez większego ryzyka. Także oponent, właśnie widząc te wszystkie groźby, te wszystkie motywy i zdobycze materialne po mojej stronie, zdecydował się właśnie skapitulować. Także to była partia, no jestem zadowolony mega, dlatego że wygrałem z zawodnikiem no, wyżej notowanym ode mnie, także to jest zawsze coś. Też z Łukaszem kilka razy już grałem, także naprawdę bardzo, bardzo solidny przeciwnik i fajnie, że udało się go dzisiaj pokonać. Także jutro pewnie szykuje się partia z arcymistrzem, jeszcze nie wiem. Czy, czy, czy z Marcinem Tazbirem, czy może z kimś innym, zobaczymy. Ale na pewno będzie też fajny pojedynek, także już nie mogę się doczekać. Także widzowie, dzięki dzisiaj za oglądanie. Zachęcę do zostawienia oczywiście subika na kanale. Będzie mi bardzo miło. No, i jeśli Wam się podobało, to w ogóle dajcie znać w komentarzu, czy te analizki coś Wam tutaj dają i czy e, Wam się to wszystko podoba. Także dzięki bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się gorąco. Cześć.